No kochani, jest godzina 11. Dzwonił pan Irek, że za 3 minuty będzie z kotkami od weterynarza, czyli z Julcią i z Krakierkiem. No więc idę pod płot odebrać. No i zobaczymy, co tam pan doktor. No, proszę, jedzie. Jedzie pan Irek, widzicie? Jedzie. Jest, tata. Jesteśmy na styk. Na styk. Jak tam, panie Irku, nasze zuchy? Jak te zuchy się trzymają? Oj, miał ty któryś. No. No, Julcia miał cię, ona taka jest. Jezus Maria, to wie pani, pakajowy kot, ona taka bidula. Z żoną oglądamy te filmy pana, to już wiemy. Ta, no Chińczyk mi gdzieś się zgubił. No. Tak, panie Irku, gdybym tam żadne jakieś wsparcia nie miał z zewnątrz, to ja będę miał pieniądze z 9, czyli po świętach. To tam z procentem panu. Nie, ale no może tam mi tego, z rodzina coś przyśle, nie? To tego, to tam prześlę. No, także na razie dziękuję bardzo. No, na razie. No, to pan Irek jedzie. Zawraca. No dobra. I co? Nasze łobuzy. Jak się trzymacie? Co? Dobra. Pojechał pan Irek. Dziękujemy panu Irkowi. Dziękujemy. Zobaczmy, ile to tutaj wybił rachunek. No, 110 zł, kochani, to jest to suma. 164, zalegam, teraz 110. No to mam w sumie 274. I teraz tak, Krakier do dalszego leczenia, 31 marca i 2, środa i piątek. Plus dzwonić, zadawać żel też jak Julii. Aha, czyli Krakierek ma coś tam. Ma Krakierek na dziąsłach. Na dziąsłach ma. Najpierw wypuścimy Krakierka. No, no idź kolego. Czyli coś tam. Kiciulek, no co, obrożony? Krakier, kicia, kicia. Niuniek. Jo, jo, jo. Coś tam ma jednak, skoro mam podawać. Julcia, Julcia, jak się czujesz? No powiedz, bidulo, no. I co? I co, Junia? Kicia, poczekaj. Niech cię pogłaskam. Julcia, gniewasz się? Julka, no co jest? No, no co, kicia? Ajajajaj. No już w porządku? Wróciłaś? Ta bocianówka czy nie ta bocianówka? Ajajajaj. O, raz, buzi se dały. A nie, to jest z tego. To majeczka. Majeczka. No, czyli Krakierek ma na dziąsłach coś. Ma na dziąsłach. Czyli moje podejrzenie było słuszne. I dlatego on tak jest wrażliwy. Jej nagle
krzyknie i odleci, bo go zaboli. No i co? Jezus Maria, jak tu płakało to dziecko. Boże, płakali, zamknęli, zawieźli do lekarza. Oj, oj, oj. Co to? Niedobrzy ludzie, nie, niedobrzy. Co oni sobie wyobrażają? No. No tak. Kochani, czytałem komentarze na temat Chińczyka. Pytania, czy Chińczyk jest, czy nie ma Chińczyka, bo pan Wiesław nic nie pisze. No nie pisze, no bo nie ma Chińczyka, no. Nie wiem, gdzie jest Chińczyk. Pan Władek wczoraj coś tam mówił, że go widział. Ja chodziłem koło ochrony, tam gdzie Felix i Lala. Chodziłem tam u pana Władka, gdzie kotłownia. Nie ma Chińczyka. No zarzuca mi się, że za mało się nim zajmowałem i tak dalej. Za mało tam głaskałem chyba i tak dalej. No ale kochani, no nie wymagajcie, żebym ja się jednym kotem cały czas zajmował. Tylko dlatego, że on za mną chodzi non stop. Ja bym nic nie mógł robić. Poza tym na filmikach nie wszystko pokazuje, co się dzieje w życiu codziennym. Co wcale nie oznacza, że ja go tam nie głaskałem, czy go nie brałem. Czy nie pozwalałem, jak w bocianówce siedziałem. Po prostu nie zawsze się pokazuje wszystko. A wy zaraz stworzycie z tego obraz stuprocentowy, jakby tak było. No zwłaszcza, no, pani Bożenka. No trochę fantazja panią Bożenkę poniosła, bo napisała w jednym, że może, w innym miejscu, że jakby już stwierdzenie, że ukarałem Chińczyka. Nie wiem, na czym to ukaranie miałoby polegać. No ale mnie to dotknęło, pani Bożenko, no dotknęło mnie to, no. No bój się pani Boga, no. Jak dobrze to zachwyty, pląsy i tak dalej, jakie to pan Wiesław kochany. Jak są problemy z jakimś kotkiem tam. O, to pan Wiesław już tego nie kocha, niedobry i tak dalej, już. Załatwił kota, ukarał kota. No ludzie, no kochani, hamujcie trochę, no. Kotki są różne. Jeden taki, drugi taki. Jednym można, drugim nie można. Chińczyk kochany. No kto mówi, że nie kochany? Ja go też lubię, kocham. No ale nie jestem w stanie się non stop nim tylko zajmować. Zwłaszcza, że on jest taki, że no widzieliście, musiałem go zamykać w tym, w kojcu, bo na dworze, na deszczu, na mrozie, tu na wichrowych wzgórzach siedział. Ale z drugiej strony on chodził tam, chodził do pana Władka. No taki kotek jest, no. Faktem jest, że ostatnio wspominałem, że chcę go zawieźć i dzisiaj bym go wyekspediował do pana
Romańczukiewicza, żeby go przebadał, bo też mi coś tam nie pasowało. No ale nie ma, no nie ma. No i co? Ja muszę tę torbę jakoś tu wrzucić. No zabolało mnie. Co jak co? Zabolało mnie. Postaram się. Staram się tak jak potrafię, jak mi się chce. Mam dni lepsze, gorsze. No nie ukrywam, to mi odbiera ochotę. Może nie tyle od opieki nad kotkami, ale żeby no pokazywać takie momenty. Bo jak się wam, kochani, pokazuje, że są problemy z kotkami, że chorują, że to zaraz zaczyna się picie do mnie. A pan Wiesław to zrobił źle, a tamto źle. Wina pana Wiesława. Wygląda, że co niektórym to tylko pokazywać same piękne obrazki. Nie pokazywać problemów, że kotki chorują, te inne rzeczy. I będzie w ten czas pan Wiesław cacy. Nie? Bajkowe życie kotki mają. Bo mają to i tamto i to wszystko. Ale jak się pokaże normalne życie, blaski i cienie, to już. O, już nie tak. O, już niedobry. Bo powinien to, a powinien tamto. No do diabła, ludzie. Boli mnie to. Pani Bożenko, boli mnie to. Zawsze pani wspomaga finansowo, ale takie rzeczy bolą.